Partnerem programu jest portal weszło.com. A pan chciałby dzisiaj jeszcze w tej polityce uczestniczyć? Bo słyszymy o trotylu, bo słyszymy o zamachu, o zamordowaniu 96 osób. Za chwilę Kaczyński wypowie wojnę Rosji. Przecież to jest choroba. No, jest choroba i powiedziałbym tak, że to, co najbardziej niepokoi, to, że odsetek ludzi, którzy nagle dopuszczają myśl o tym, że to był zamach. Jest coraz większy. 36% to jest szokujące o tyle, że dla ludzi, którzy cokolwiek mają do czynienia z katastrofami, nawet w ruchu lądowym, samochodowym, motocyklowym, kolejowym i tak dalej, lotnicze również, jest oczywistością, że to była zwykła katastrofa lotnicza. Powody zostały opisane bardzo dokładnie przez Komisję Millera i nie ma cudów, jakby był ładunek wybuchowy, wszystko by inaczej wyglądało. Chłopcy, jak na Wielkanoc kiedyś nie było korków, czy strzelali z karbidu, to wiedzą, że jak w puszka, która była podpalana i tam się tworzyło ciśnienie i gaz, jak to wystrzeliwało, to było wszystko osmolone. Ten samolot wnętrze jest osmolone. Jakby Kaczyński doszedł do władzy, jeszcze raz, to my chyba musimy uciekać. Wie pan co? Prawda? Za granicę. Strach się bać, to tak bym powiedział, ale myślę, że to jednak nie nastąpi, bo ten moment taki stał, ta wpadka Rzeczypospolitej, ten artykuł o trotylu niesprawdzony, nieudokumentowany, spowodował, że my znowu zobaczyliśmy prawdziwą twarz. No dobrze, wróci pan kiedyś do Ministerstwa Sportu? Znaczy do Ministerstwa chyba nie wrócę, natomiast nie zażegnuję się co do tego, że sport jest taką fajną dziedziną życia i ona daje tyle radości ludziom, tylko nie tylko tym, co uprawiają ten sport, ale całemu społeczeństwu, że w tym kalendarzu na przykład imprez wielkich, które będą się w Polsce odbywały, a Polska się stała modna w tej chwili, jeżeli chodzi o organizację imprez, warto kolejne imprezy świetnie przygotować, żeby ta recenzja... Ale w jakiej roli pan będzie zobaczymy, przygotowywał? Zobaczymy. Myślę, że to pole do działania jest i myślę, że w przeciągu pół roku pewne rzeczy będą się wyjaśniały. Nie odżegnuję się, że bardzo chętnie mi wspomagał czy wspierał projekty, które zasługują na to, żeby Polskę jeszcze bardziej promować niż to zrobiło samo Euro 2012, bo pamiętajmy, że mamy Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, wcześniej w 2014 roku Mistrzostwa Świata w siatkówce, gdzie mamy nie 8 drużyn, jak mieliśmy w Euro, a 24 drużyny i nie z Europy, tylko z całego świata. W związku z tym to jest impreza, gdzie jest samo biletowanie, to jest ponad 1 000 000 biletów w skalach sprzedając, trzeba sprzedać, było dobrze, by było je sprzedać i to jest też szansa docierania z taką dobrą nowiną do świata, że Polska to jest naprawdę okej kraj. Nie? Niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Mijają 4 lata, Zbigniew Boniek popełnia błędy, lud się od niego odwraca, nie chcemy więcej Bońka w roli prezesa. I tym prezesem zostaje Jan Tomaszewski. To tak. To... I co robimy wtedy, to ja się panie ministrze? To ja bardzo trzymam kciuki w takim razie za Zbigniewa Bońka, żeby to był scenariusz, który się nie ziści. I oczywiście mogę powiedzieć tak, że też dopuszczam myśl taką, że Boniek będzie popełniał błędy również. Bo każdy człowiek, premierem działa... Kaczyński, prezesem PZPN-u Tomaszewski. No, to znakomicie, co? To trzeba tym bardziej wyjechać wtedy. A dlaczego nie Jan Tomaszewski? Wie pan, no, jest bardzo destrukcyjny. Był wielkim bramkarzem, zastopował Anglię i tak dalej. W słabym meczu w sumie, bo jak porównujemy nawet ten ostatni mecz Polski z Anglią, to był mecz, gdzie Anglicy już czekali, żeby pójść do szatni, żeby dowieść ten remis, bo to była równa gra i walka na ciosy, tak? A tam to było bezlitosne lanie i obijali tego Janka Tomaszewskiego piłką, bo co trafili, to trafiali w Tomaszewskiego. Nie mieli szczęścia, a my taką obronę Częstochowy mieliśmy. I to też jest taka polska cecha, że my najlepiej, jak nas zleją ze wszystkich stron i nam się coś uda, to traktujemy to, że to jest wielkie zwycięstwo. Mimo, że to remis, ale to w Polsce ma swój wymiar, bo to jest remis zwycięski.